Jako jedyny radny głosowałem przeciwko Olimpiadzie Zimowej w Krakowie. Czy to znaczy, że sport jest dla mnie obojętny? Zamiast się tłumaczyć, coś Państwu pokażę. Prawdziwy sport zaczyna się tutaj. Potem jest szkoła i osiedlowe boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki. I takie lokalne korty tenisowe jak te, które wymagają wsparcia miasta. To dzieci i młodzież potrzebują wsparcia miasta. To z nich w przyszłości wyrosną krakowscy olimpijczycy.